Mnie zastanawia jedno. I są cienie, ale słońca nie ma. A ty żyjesz i oddychasz, a mózgu nie masz. Mnie to też zastanawia. Dobra, Rick, to co oglądamy dzisiaj? No, ogólnie to nie wiem, na tym czarnym ekranie to naprawdę piękne seriale są, nie? No jest czarny, bo jeszcze nie włączyłem telewizora, poczekaj na moment. Na razie ustalamy, nie, co dzisiaj będziemy oglądać. Trudne sprawy niedługo mają się zaczynać. W dupie mam trudne sprawy, ja codziennie mam trudne sprawy tutaj w tym domu, przez was wszystkich. Widzisz co, Morty się zabawia z naszym odkurzaczem teraz. To już bardziej trudne sprawy byś nie mogło. Co ja na to mam poradzić? No nie wiem, to jest twój wnuk, więc powinien zareagować, bo nie wiem, porozmawiaj z nim, powiedz mu, że robi źle. Ja do tego czegoś się już nie przyznaję. Powiedz mu, że że wystarczy wyjść, tam dotknąć trawy i porozmawiać z jakimiś żywymi osobami, nie? Może nie chce znajdzie dziewczyny. Ja nawet tutaj usiedzieć nie mogę. Czy on całe życie będzie walił do poduszki? Nie, bo on teraz zawsze jaśnie się ze śmietnikiem. No tak, ma kolegów na takim samym poziomie jak on. Bez sensu to jest, że zrobiłeś z pilota latarkę. To jest piloto latarka! A latarka! Po to, że sobie wkładasz tyłek i sobie świecisz, żebyś widział, gdzie co świeci. O. No, co? No i gówno, i zepsułeś telewizor, brawo, geniuszu. No? Morty! Czy ty znowu brałeś baterię z latarki do tych swoich przyrządów? Nie, nie brałem tego. Przyznaję się, nie brałem tego. Na pewno brał. Powiedział, że się przyznaje. Przyznaję się, że nie brałem. O matko Roxy, jestem twoim wielkim fanem. Chodź do pokoju, wyczyść mi pokój, bo mam brudny. Albo zagrajmy. Tu macie brudno, k***a, w pokoju sobie masz sam robić. Co, nie umiesz sobie pokoju sprzątać? Nie. Rick ci nie dał jakiś urządzeń, nie wiem co on tam ma. A skąd tu jestem, to się tyle nauczyłam o was, że wiesz mi, w system wypala. Kiedyś mi dawał, ale się skończyłeś w śmietniku. Pop snina, tą latarkę. Masz, piloto latarka. Dokładnie, piloto latarka. Tylko nie wkładajcie sobie tego, ja już nie mam sił, żeby doczyszczać ten pilot. Odsuń się, nic mi nie rób. Nie? Nie. Ej, szczerze, nie wiem, co jest gorsze, trudne sprawy czy oglądanie tej dwójki. Ja to mam na żywo, już ci mówiłem, cały dzień oglądam po prostu to, nie? A ta scena była tak długa, że jeszcze 30 reklam w międzyczasie się uruchomiło, nie? Jeden problem z głowy. Moglibyście mi nie przeszkadzać? My próbujemy sobie wyobrazić, co będziemy za moment oglądali, jak tylko naprawimy telewizor. A cały czas tylko wychodzicie tutaj, ty mu dupą kręcisz przed ekranem, no to nie dziw się, że zachodzi za tobą cały czas. Raz cię zaświecę. Morty, patrz, zaraz będziesz miał doładowanie. Co? Chłopaki. Jezu, co się stało? Co jest, Monty? Skąd ty wyleciał? To jaki Monty? To jest Freddy. Czy to ostatnio... Freddy Fazbear? Nie kojarzysz tego? O, Jezu, o mój Boże, czy to Freddy Fazbear? No właśnie, to ten Freddy! Już możemy to dziękuję bardzo. Tak, dobra. Po co żeś tu przyszedł? Pamiętacie, jak ostatnio tutaj szalałem, jak tutaj biegałem i szalałem. Niestety i tak. No ja też nie pamiętam. No i właśnie jest taka sprawa, że ostatnio jak ten mieliśmy tego wirusa, to okazało się, że on został też globalnie poprzesłany na niektóre animatorniki i niektóre animatorniki też go mają. Dzisiaj poszedłem sobie do sklepu kupić kajzerki, tak jak zwykle. I po prostu spotkałem Cikę i ona tam się rzucała po półkach i trzeba wszystko rozwalać i w ogóle też ją trzeba. Też ściągała Pokémony z torrentów, rozumiem. No, Morty, zostaw to! Morty, co ja ci powiedziałem? Nie wkładamy sobie tego, odłóż to. Ale ja sobie szukam kanału z bajkami. Możemy go zostawić, to jest bardzo ważna rzecz. Tak, wiem, tak, Cika odwaliło. Widzisz, aż na stołku muszę stanąć, żeby być poważniejszy. No, jesteś mega poważny. Szczerze, ja nie wiem, czy powinno go się zostawić, bo ogólnie Roxana ma zostać i sprzątać mieszkania. Tak, co ty? To coś! Freddy, zeskocz ze stołu! Idź sobie stąd. To nie jest twoja scena, idź, to jest bardzo ważne. Idź do pokoju! Dorośli rozmawiają, idź do kibla, idź się utop. Morty! Właśnie masz 14 lat, wiesz, co każdy Mówiąc grzecznie, po słowiańsku, po prostu Teraz musimy iść, tylko gdzie to jest, bo ja nie wiem w sumie, gdzie mamy iść. No jak nie wiemy gdzie, a to my mamy wiedzieć, gdzie to jest, a skąd ma wiedzieć, gdzie jest Cika? Ej, może ty wiesz, ej, Roxy, wyłącz tryb rumby teraz, posłuchaj, twoja koleżanka ma problem. Czekaj, to trzeba u niej akurat kliknąć ręcznie. Nie tylko nie. Czy ona wszystkie przyciski ma w tyłku? Wiem, gdzie my ją spotkamy. Prawie wszystkie. Wiem, gdzie ona może być. Morty, skacz! Skaż, Morty, walnij salto przy tym. No i super, dobra, jeden problem z głowy. Co, gdzie ją znajdziemy? Oj. O, ale to pachnie.
ona powinna być w sumie tam, gdzie są animatroniki w pracy aktualnie. Czyli? To wy macie pracę? To co wy robicie? No ja też się zastanawiam. Disco polo! Jakie disco polo? Disco polo. Znaczy ona na OnlyFansach pracuje, zostaw ją. Zostaw ją! Musi być nierozczochrana tak bardzo, bo dzisiaj ma sesję zdjęciową. Nasza rumba musi wyglądać, nie? Morty musi wydać więcej fałdolców na jej profilu, więc zostaw. Będziecie po prostu sprzedawać jej zdjęcia w firmie odkurzaczy, czy w firmie publicznej, bo już teraz nie wiem. A to nie można łączyć? Jedno i drugie jest się. Bo ja jestem trochę głodny. To zjedz sobie banana, tam są. Pójdziemy do Maka. Do życi twojej. Ty, a propos właśnie, może jak jej odpaliło coś tam na ten punkcie, a wiemy, że Chica lubi jeść. To? To może znajdziemy ją w najbliższym McDonaldzie. Gdzie był ten sklep, gdzie byłeś ostatnio? McDonald! Jaki McDonald? Idziemy do pizzerii! Freddy Fazbear Pizzeria! Ale powiedziałeś, że coś się z nią popsuło! Ale ty mnie posłuchaj! Powiedziałeś, że coś się z nią popsuło, więc zamiast pizzy mogła przerzucić się na McDonalda. No. Ja chcę McDonalda. No szat! Nikt cię nie pytał o zdanie! Sam powiedziałeś! Ona codziennie je pizzę! Je pizzę! Jaką normalną pizzę, taką jak każdy je pizzę, a nie hawajską, to co wy tu sortujecie? Dobra, ale sam powiedziałeś, że dostała wariacji na temat bułek. A bułki to co? Ej, czy oni się tak długo będą na temat bułek? Idziemy po normalną pizzę, to zmądrzejesz, a nie z tymi... Od kiedy od pizzy się mądrzeje? Od kiedy ja jestem półgłówkiem, naprawiłem cię! Widzisz, kupo złomu! Skutki uboczne pizzy, tu masz rondę też na głowie. Ja właśnie nie dojadam. Gówno. Ja się naprawiłem! IQ ci wzrośnie po zjedzeniu kawałka. Ale w mojej branży to... Nie interesuje mnie twoja branża. Tak, nie, właśnie. Nie, to nie jest to, co chcesz osiągnąć, bo to jest dobre, a nie... Maciuś formatuje zaraz Windowsa, ty kapciu jeden. Roxy. Pomożecie mi w końcu, czy nie? Tak, mówię. Roxy, czekajcie, Roxy. Tak by the way, tam u ciebie na tej twojej stronie. Mam subskrypcję, jak co, to wiesz. O, ty też? Ej, bo ten fazbior się obraził. No czekaj, aż pójdziemy. Nie przejmuj się, zostanę twoim przyjacielem. Morty, wiesz czym ty masz zostać? Morty, mój drogi kolego, wiesz jak wygląda każdy twój przyjaciel? No. Zaprezentuję ci, każdy twój przyjaciel wygląda tak jak ja za sekundę. Gdzie wy mnie zawieźliście? No co, tak GPS pokazywał. Jaki GPS? No, to nie jest wasza pizzeria czasami? Jaka... Ja... A to was nie wykupił McDonald's czasami? Freddy Fazbear? McDonald! Jaki McDonald? Jaki McDonald? Przecież miało być... Morty! Okrągłe ciasto! No wykupili was teraz i teraz sprzedajecie ciasto! Macie wsadzoną w burgery, macie bułkę i w środku pizzę i sprzedajecie to jako... bułka pizza. To jest zbrodnia wojenna. Zbrodnia wojenna to jest ananas. Nikogo tam nie pocałuj, nie? Dobra, no dobra. Morty, wracaj tutaj! Noga! Waruj, noga! 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 Nie kupimy ci zestawu Happy Meal. Morty, zły Morty. Nie dostanie skubi chrupki. Czy macie chociaż tutaj Chicę? Czy macie chociaż jej lokalizator? No tak, pokazuję mi tak, mamy. Schakowałem to. Jestem... kto cię naprawił ostatnim razem? Wyglądasz jak kto cię naprawił? Dobra, chodźcie do środka. No to ja poszukam w toalecie. Czego? No to leć do toalety, ale ona chyba nie od tej strony. Przekąsek chyba. Tam, od tyłu. Zauważyłem. Jak ci nie zauważył? Gdzie on poszedł? Gdzie on polazł? Do toalety. Schować się. Po co? Przecież mógł zostać tutaj na zewnątrz, nie musiał wchodzić do środka. To nie ma sensu. Mnie już głowa boli od tego. Mieliśmy mieć dzisiaj wolne, mieliśmy pooglądać serial, Morty miał się pobawić z rumbą, tak lubi. Nie, nie wiem, czy ona nie, to lubi. Nie. Tego ostatniego miało nie być, to on sobie to tak bzdurał. Słyszysz? Zły, Morty, nie wolno się bawić z rumbą. Ha, tfu! Co? Jajco. Ej, patrzcie! To jest Chica! Ona tam coś... No, jest Chica! I tego też kojarzę skądś! Kogo tego? Tego dużego! Za drzwi! Jest! Co? O, kryje! Jest! O, no co? Pizza. Czemu ona nie chce pizzy? Witamy w MC Donald's! Co mogę podać? Pizza! Jako pizza! Pizza! Przecież my nie mamy pizzy z McDonald's! Hamburger! O, dobry wybór. Hamburger!
Ej, musimy to powstrzymać. Nie, może siadnijmy sobie, udawajmy klientów i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ej, ale może czasami... Ja jestem głodny. Zamknij się, kurna, nikt cię nie pytał o zdanie, idź stąd z pieprzem. Dobra, idziemy po coś do jedzonka, udajemy, tak, że nic nie wiemy, kto gdzie kim jest. Tocko? Tu jest tocko. Dobra. 35,70 się nam. Wracaj tutaj do kolejki, mały gniocie. Pierw zapłać za pierwszego. Szacunku do jedzenia, młoda damo, bo się zdenerwuje. Dobra, za mało mi płacą, żebym w ogóle chronił ten lokal. Przynajmniej podjadać mogę. Jezu, dałaś kuchu na bułkę. Kasa numer jeden, tak, co nas tutaj obsłuży? No tak, to co trzeba? Tak, to tak, co ty chciałeś? Kanguria stawiam dzisiaj. Zestaw Happy Meal z zabawką z Barbie, tą różową. Barbie. Tak, dlatego no, Barbie. Ty tutaj tego wyczeszcza. Ale, nie, to dla ale, mnie. Jak, o, ale macie słodką córeczkę, ojej. Ale jak to tak, trzeba samochodzik? Tak jak pan słyszy, Barbie. Dla niego. Nie chcę Barbie, chcę czerwony samochodzik. Barbie w czerwonym samochodziku. Tak, dokładnie. A dla nas tak, dla mnie będzie Maestro Burger i jeden drwal, a dla ciebie? Żwirek poproszę. Dobrze. A on chce żwirek. Żwirek? No to jest to, premium salad, coś tam. A, no trawnik, dobra. To jest koszmarny dzień, dlaczego dzisiaj akurat przyszedłem do pracy? Czy ona wyjada teraz? Nie, no powiedz mi. Ona wyjada śmieci teraz ze śmietnika. Ja to rozumiem, a jesteśmy zwykłymi klientami. Ja widzę jej dupę cały czas. 74,10 się należy. No, ile? Że będzie zbliżeniowo, mam w nadgarstku. Jesteśmy w Ameryce, nie ma czegoś takiego jak płatność kartą i zbliżenie. Ej, ukradła nam zestaw! Ja za to nie płacę! Ona zjadła mi Happy Meala! Ona mi Happy Meala zjadła! Proszę na jej rachunek, a dla nas znowu to samo. Czekam i wymagam! Przepraszam bardzo. Dobra, ty, chicken! Korona, halo, nie, ej, nie, zostaw, to dla mnie! Jak chcę ten czerwony? Nie w dupie mam, co ty chcesz po prostu? Gdzie jest mój żwirek, ja się pytam? Co to za kupsko jest? Halo, żwirek! Stój! Przestań! Żwirek do picia! Jezus! Jestem się z tego lokalu! Jezus Maria, moje oczy! Rick! Nie wskazuj mnie na ten widok! Rick, moje oczy! Jezu, co ja zobaczyłem? Nie ma więcej jedzenia, nie! Nie jedz mnie! Nie jedz mnie! Masz! Proszę pani! Ty! Odejdź stąd! Odejdź stąd! Proszę pani, tu jeszcze jest trochę jedzenia! Gdzie ty jej to wciskasz, ty pani? Nie! Jesteś głodna, co nie? Bo widzę, że w twoim brzuszku tutaj burczy, co nie? Tu mamy takie jedno coś, co ma jeszcze... Tak, na wyros. Tak, widzę! On zjadł tyle pizzy, że przesiąkł, tak, przesiąkł zapachem, smakiem, w ogóle nie. W kiblu był moczony. Smakuje jak hałasza. Nie ruszaj! Łap go! Pobieg do kibla, Raczej do damskiego, bo to taka mała p... Pizza! Co tu się dzieje? Halo? Jezus Maria! Ja się zwalniam, ja to pierdolę. Maria święta, co to za Godzilla powstała tutaj w tej toalecie? Freddy, gdzieś ty był? Do jasnej cholery. Jajco, popatrz co! Nie widzisz tego? Nie widzisz tego? To twoja koleżanka jest, animatronik. Widzę pół, już to jest dla mnie za dużo. Połowy, no... To z... Rick, uciekamy stąd, ja nie wiem. Hej! Czej! Morty! Słyszysz mnie tam? Dobra, nie słyszę, nie kontaktuję, strawiony. Kto cię tak krzywdził? Sama się tak urządziłaś. Co na mnie zwalasz teraz z winę? Sama się tak urządziłaś, trzeba było żreć Mortiego? Co ty jej zrobiłeś? Jajco jej zrobiłem, gówno jej zrobiłem, nic jej nie zrobiłem, to wszystko tego wina, widzisz? Widzisz ten znaczek? Nażarła się po prostu... Patrz, Counter Strike! To wszystko wina Counter Strike'a jest! Nie mogę na to patrzeć. Gdzie ty teraz idziesz? Wracaj tutaj! Nie wracam. Trzeba ją odchudzić jakoś. Jezus Maria. Pomyliłem lokale, przepraszam. Maria!
Stworzyliśmy potwora, Rick. Przecież będą w wiadomościach mówili, że Godzilla grasuje na wolności i niszczy osiedla. Godzilla będą mówili, że wypuścili orkę, nie? Jaką orkę? Orki to wszyscy lubią, a to? Dobra, mamy tylko jedno wyjście. Jakie? Mam numer do tego aligatora. Jak on miał? Monty. Monty, no tak, tak. Stary Mortiego. On, wiesz, dopakowany był. Może wziąłby ją na siłkę albo coś i ogarnął całą tą sprawę. Ona by musiała przez 3 lata nie jeść chyba, żeby schudnąć. Ty wie... Co ona teraz próbuje robić? Więcej burger! Burger! Dzwonimy do Montiego. No to dzwoń do niego, jak masz do niego numer. Freddy nas wystawił, burak jeden. Ona nie zjadła przypadkiem tej... sławki. A, mogła w sumie. No ale masz tam te swoje zegarki, nie? Fast no mam, baby. Dobra. Halo? Halo, Monty? Potrzebujemy pomocy z twoją koleżanką. O Jezu! O Jezu! Jak coś przyjeżdża, jak najszybciej! Uciekaj, Sharikan! Ale gdzie mam uciekać siebie teraz? Jak najdalej! Jezus Maria, jestem za młody i za chudy, żeby umierać! Nie, żaden burger! Też jak będzie biegała, to zgubi kalorie! No, zmęczyłaś się na pewno. Dobra, pomarańczowy, co się dzieje? Dzwonił do mnie ten kudłaty owa. No problem jest, problem. Twoja koleżanka zeżarła za dużo pączków, krzesła i klientów w McDonaldzie. Cicho! Wracajcie do tego Fafni, Fafna, Fazbir. Ty nie pomogę ci, Faf. Nie, cicho. O czym nie rozgadaliśmy? Dieta, treningi, cardio, yoga. Co ty robiłeś przez ostatni tydzień? Mógłbyś ją stąd zabrać? Nie wiem, zamknij ją w piwnicy, w zoo, gdziekolwiek. Pierwsze pytanie, czemu ona jest taka? Skąd się wzięło to? Za dużo zjadła. Tak, a Freddy gdzie zniknął? Spieprzył za płot. A dlaczego? No bo się przestraszył jej. Ona zżera ten snack. Cicha, to nie jest lizak, został to! Weź ją na lawetę i ją odholuj, no co jest, no. Lawetę tutaj trzeba stara. To starem przyjedź. Tankowcem jakimś czymkolwiek. Wracamy? Tak, wracamy. Hawajska? Tak, będzie hawajska. Bez sera. Sam ananas. Cieszy mnie, odchodzi mnie. Za rączkę. Dobra, jak coś dzwonicie do mnie, jutro go zabieram. No dobra, cicha, chodź, idziemy, no. Holuj się. Uwaga, gruby towar jedzie. Jak ktoś wpadnie pod koła, to uciec nie zdoła. Co pan sądzi o całej sytuacji, która została nagrana dzisiaj? Wydaje mi się, że to totalne gówno jest. I nie wiem, kto to będzie montował, ale mu współczuję.